Cześć, nasi drodzy. Dzisiaj mamy 13 lutego. 13 to moja ulubiona liczba. No i witamy się w drugim vlogu. Drugi odcinek naszego vlogu. Piotrek i Paweł. Tak się składa, że dzisiaj mamy odświeżenie, mamy sobotę, ale no niestety, mówię, śnieg spadł, trzeba odśnieżać. O, tam widzicie mojego brata. Nie udało mi się zbliżyć wizjera, kamerki, więc muszę do niego podejść. W tym trybie widoku nie mogę zbliżyć. Cześć Piotruś! Jak idzie odświeżanie? Cześć! Jakoś idzie. Mam nadzieję, że to będzie już ostatnia chwila czegoś. No. Wejście do śmietnika już odśnieżone. Ale zostało mi jeszcze trochę tego odśnieżenia. Mamy całą dzielnicę do odśnieżenia w Wzgórzu Świętego Maksymiliana. Na Rłowo nie będziemy już jechali. Tam, gdzie widzieliście nas w zeszłym razem. Skoro Piotrek powiedział coś o sobie, to może i ja coś powiem. Jestem Paweł. Też mam 26 lat. Jak Piotrek był, jestem jego bratem bliźniakiem. Nie wiem, czy zauważyliście. Jesteśmy braćmi bliźniakami jednojajowymi. Ja jestem starszy o 2 minuty od Piotrka. No i tak jak on, jestem kreatorem własnego świata. Będę tworzył własny świat. Na razie realizuję jeszcze duży horror. Sequel mojego pierwszego filmu Zajście. No i taki długi teledysk zatytułowany Song from Heaven dla wykreowanego przeze mnie zespołu Pajo. Cóż mogę powiedzieć więcej? Interesuję się aktorstwem, muzyką, nagrywaniem muzyki poprzez beatbox, nagrywaniem lektora. Również, znaczy, interesuje się lektorowaniem filmów, o może tak, czytaniem filmów. Lubię czytać filmy. Także no, lubię tańczyć też, jak mój brat Piotrek. Też można mnie nazwać rysownikiem. Ale ja tak ostatnio wypadłem w sprawie rysowania, mało rysuję. Będę musiał to nadrobić. No. Ja mam tylko taki kawalątek odśnieżony. Idzie chyba piaskarka. Widzicie? Pan jedzie i odśnieża. Dobra. To będę kończył. Nie będę już wam mącił. Nie będę nagrywał byle czego. Bo jednak trochę roboty mamy, a dzisiaj to jednak tak. I na razie nic szczególnego się nie dzieje. A! O! To może wam pokażę, co znalazłem jeszcze. Patrzcie. Prezent od Świętego Mikołaja. Merry Christmas. Patrzcie, jakieś czekoladki. Coś tam, coś tam. Ciasteczka były otwarte. Ale mówię, wezmę, nie? Zawsze coś pochrupiemy po tych świętach. Trochę tych odpadków zostało, bo jest już w końcu po tym czwartku, to będzie cały czas na słodko, nie? Można zawsze kontynuować tradycję. Ale słuchajcie, tak się objadłem wczoraj tymi pączkami na białej czekoladzie. To była po prostu taka słodycz. Normalnie tak mdliło. O, ja tu daszek jeszcze muszę odświeżyć. Dobra. To właśnie, jak mówię, białą czekoladą się objadłem, ale zostało nam jeszcze pączki z lukrem, znaczy nie z lukrem, z pudrem i nadziane marmoladą, nie różą, tu marmolada, nie? Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia później, może dzisiaj jeszcze coś nagramy, pa, pa.